Poznała pani jakieś dziewczyny piłkarzy? Narzeczone żony? Na razie poznałam, że tak powiem, jedną, ale myślę, że będzie dużo okazji, żeby zacieśnić więzi i poznam. Bo wszystkie. To też jest taka płaszczyzna do budowania atmosfery w klubie, prawda? Myślę, że tak, jak najbardziej. Alarm jakiś się włączył, ale za chwilę spróbujemy to opanować. Powodzenia w rundzie wiosennej. Dziękuję bardzo. I spełnienia tych marzeń, czyli awansu do Ekstraklasy na stulecie klubu Warta Poznań. Dziękuję. Pani Izabela Łukomska-Pyżalska, prezes klubu piłkarskiego. A my sprawdzimy teraz, co tu się dzieje. Tymczasem z dołu, z ulicy Marszałkowskiej, o pogodzie opowie Bartek. Oto Petra Majdicz, troszkę zakłóceń mamy, przepraszamy za to, ale jak widać, pada śnieg i to dość gęsto, to trochę zmienia warunki biegania. Tak, to znaczy tory będą zasypane, więc na pewno będzie trzeba wybierać te tory, które są przejechane bardzo często, także żeby się nie wmieszać w te tory, które są zasypane, bo to będzie już problem. No, miejmy nadzieję, wystartowały. Zobaczymy, co z tym obrazem. Na razie no, jest Petra Majdicz. Tam jakieś chyba słabe te przekaźniki są satelitarne. Domyślamy się, że Petra Majdicz prowadzi. Tam w białym kostiumie Szwedka Britta Johansson Norgret. Dotrzymuje jej kroku, tak? Biegną razem. Nie wiem, czy pokazujemy to w tej chwili, czy przerwaliśmy. Na razie nie pokazujemy, zrywa strasznie. To, że może być zadowolony z niego Roberto Mancini. Wie dobrze włoski szkoleniowiec, jak trudne przed nim zadanie. Johnson ponad poprzeczką. Ponad poprzeczką. I mamy, drodzy Państwo, jakąś awarię. Nie tylko Państwo, również my widzimy, że wciąż jest 75 minuta i 11 sekunda. I nie wiemy za bardzo, co tam się wydarzyło dalej. O, proszę bardzo, tylko chwilkę trwały te problemy na łączach. Wracamy na Villa Park. Cały czas Petra Majdicz rozgrywa to po swojemu. Ona od razu od startu uciekła. Widać, jest bardzo widoczna za nią Johansson Andersson i Hanna Falk, która była najszybsza w eliminacjach. Trudna sytuacja, ale widzimy, że Petra cały czas prowadzi, także możemy wam tylko przekazać, że Petra jest prowadząca, Falk jest druga. I następne Szwedki. I to by było na tyle, na chwilę. Wracamy na chwilę do studia. Tak, wracamy na studia na chwilę i jak będzie lepiej, to wrócimy na trasę. Jeżeli Państwo mają wątpliwości, co to jest, to ja Państwu już tłumaczę. To jest basen. To jest basen w Tokio. Ten ośrodek, 1 000 000 m² wody. Basen, niezły basenik, nie? I robi jeszcze fale. Jeśli Państwo są w stanie dostrzec wodę, to gratuluję, się przyglądałem wody, nie dostrzegłem, ale jak widać, cieszy się dużym powodzeniem wśród Japończyków. Japoński Summerland i basen, który potrafi robić fale. Któż nie pamięta słynnej ośmiornicy, trafnie typującej wyniki kluczowych meczów ostatnich piłkarskich mistrzostw świata? Paula nie ma już wśród nas, ale w miejscu, w którym żył i typował, czyli w akwarium w Oberhausen, stanął właśnie jego pomnik. Wczoraj otwarty został kącik Paula. W jego centralnej części znajduje się pomnik, grobowiec. Jego projekt to małe arcydzieło. Macki ośmiornicy oplatają piłkę, urnę ozdobioną latarenką i zawierającą prochy Paula. Najsłynniejsza ośmiornica świata żyła krótko, zaledwie 2,5 roku. Po mundialu miała pojechać do jednego z hiszpańskich akwariów. W kraju mistrzów świata zdobyła ogromną popularność. Niestety przed podróżą na Półwysep Iberyjski Paul zdechł.